Witam Was bardzo serdecznie. Bez zbędnych wstępów, ojciec Tomasz Grabowski. Znacie go z pewnością z wielu aktywności. I od razu powiem tak, gdy proponowałem Ci tę rozmowę, miała być ona o czymś zupełnie innym. Finalnie mam nadzieję, że jednak będzie, bo chciałbym rozmawiać z Tobą o rzeczach najważniejszych, bo na inne w sumie szkoda czasu. Natomiast w sumie. Może to jeszcze wyjaśnimy, że jest. Kiedy to nagrywamy, jest piątek 25 lutego godzina gdzieś mniej więcej 13, więc w dzisiejszych czasach, gdy rzeczywistość się tak szybko zmienia, to może być istotne. Więc dokładnie wczoraj miała miejsce inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. I chciałbym ciebie zapytać, nie o geopolitykę, nie o politykę, nie o to, jak powinniśmy zareagować jako państwo i tak dalej, bo to myślę, że chyba, że jesteś od tego jakimś ekspertem, to też proszę o opinię, ale chciałbym cię zapytać jako osobę duchowną, może tak zupełnie wprost, bo wierni myślę, że często o to pytają, co mamy robić, co możemy robić, czy modlitwa ma sens, jaka modlitwa, Słyszy się, znaczy, e, no, chodzi wielki post, e, czy może Post, czy może zupełnie inna aktywność. E, chciałbym Cię posłuchać po prostu w tym temacie. E, poprosić Cię o jakoś takie, nie wiem, e, parę słów na ten temat. No, faktycznie jest to dalekie od tego, o czym mieliśmy rozmawiać, i jasne, że sytuacja nas zaskoczyła, i trochę jakby próbujemy reagować. I rozumiem, że stąd też to pytanie. E, tak do końca to nie wiem. Po pierwsze myślę sobie tak, znaczy to do czego doszło, do czego doprowadził Putin, ale tak naprawdę Biden, rząd Niemiec i Putin, bo to trzeba widzieć w tym trójkącie, to jest działanie ludzi, których Ewangelia nie przemieniła. I tak naprawdę, jeżeli się godzimy na taki świat, w którym ludzie nie przyjmują Ewangelii, no to godzimy się na świat, w którym rządzi prawo interesu, prawo silniejszego, prawo dobrobytu i zdobywania go wszelkimi normalnymi, wszelkimi dostępnymi możliwościami. I w ogóle nie powinno nas dziwić jako chrześcijan, że ludzie, którzy nie przyjmują Chrystusa jako Zbawiciela, to są ludzie, którzy rządzą się takimi, a nie innymi pobudkami. I wobec tego, co możemy robić? Możemy się modlić, a nawet powinniśmy, tylko o co? No myślę, że przede wszystkim o przemianę serc i miłosierdzie nad tymi ludźmi, którzy cynicznie wykorzystują innych do tego, żeby swoje interesy wzmacniać. A po drugie, ochraniać tych, którzy są słabsi, Nie, bo to jesteśmy też do tego wezwani. I to jest w ogóle bardzo ciekawy case, jeżeli chodzi o Ukrainę, ponieważ Ukraina została zostawiona sama sobie. I o tym było wiadomo od momentu, kiedy Biden zgodził się na to, że Nord Stream 2 może powstać. Że Ukraina została oddana Rosji. Nie Tak samo jak reszta Europy została oddana właśnie pomiędzy Rosją, a Niemcy i rząd, tak naprawdę tych dwóch, czy interes tych dwóch państw jest najważniejszy w Europie. Wobec tego w tym momencie mamy słaby kraj i wobec i w tym kraju masę ludzi, którzy będzie cierpieć zupełnie niesłusznie przemoc i im możemy nieść pomoc. I to zarówno pomoc humanitarną, jak i pomoc taką duchową modlitewną i taką związana z postem i tak dalej. Ja osobiście myślę sobie, że my powinniśmy się modlić o to, co faktycznie jest najważniejsze, czyli o ich zbawienie, czyli żeby to wszystko, co wojna w ludzkim sercu budzi, żeby ich serca nie zmieliło i żeby nie zmieniło. Nie? Tak to było, nie wiem, jak z pierwszej ręki świadectwa misjonarzy w Rwandzie, gdzie y, wojna bratobójcza Pomiędzy Hutu a Tutsi no była po prostu przede wszystkim źródłem wielkiej nienawiści. Nie? I tak, to, o co oni się modlili jako misjonarze, poza, jak już konflikt ustał, to modlili się o przebaczenie wzajemne tych dwóch plemion. Nie? I myślę, że to jest coś, co my nie powinniśmy tracić z oczu, że tak naprawdę chodzi o wieczne zbawienie tych ludzi, którzy doświadczając przemocy i doświadczając no właśnie wojny mogą się zamknąć. Na jakiekolwiek przejawy przebaczenia, miłosierdzia, miłości i mogą, tak naprawdę, znaczy stracić swoje dusze. Nie? I to jest coś, czego my nie powinniśmy tracić przed oczu. Natomiast też nie powinniśmy być pięknoduchami i uciekać w modlitwę o zbawienie, zapominając o tym, co jest rzeczywistością, tą tu i teraz. I myślę, że tutaj zarówno to pomoc humanitarna, jak i taka nawet pomoc zbrojna jest czymś, o co powinniśmy się zabiegać. Znaczy nie powinniśmy godzić się na to, że jakiś kraj, a raczej jakieś społeczeństwo jest pozostawiane same sobie na łup silniejszego. Nie? Hmm. A co do tej modlitwy, bo przez ostatnie kilka nocy, nie od wczoraj, właściwie zdarza mi się mówić ludziom, w sensie tak, wzywać siebie i innych, żebyśmy się modlili. I słyszę takie często hmm, pytania, o sens w ogóle takie podstawowe. I fajne są takie pytania, mam wrażenie, bo one tak przypominają w ogóle o istocie modlitwy. I chciałem się o to zapytać, czy w sensie na jakiej podstawie ja wierzę w to, że moja modlitwa ma sens i że moje wzywanie do Boga ma moc sprawczą Boga, oczywiście, w sercu tego człowieka. Czym ja pokładam taką nadzieję? W sensie, że jaki jak ja mam wpływ na swoją modlitwą na przykład na Władimira Putina. Nie masz hmm? nie masz swoją modlitwą wpływu na Władimira Putina. Natomiast panu bogu podoba się, że niektóre rzeczy dobre powstają w tym świecie dzięki temu, co ja robię. I na przykład to, znaczy inaczej to ma zastosowanie zarówno do tych rzeczy materialnych. Nie, że np. powstanie dobra, nie wiem, praca, rzecz, wytwór moich rąk i to się Bogu podoba i Bóg chce, żeby takie rzeczy powstawały. I co więcej, przewiduje to konkretne dobro i wie, że ono powstanie wtedy, kiedy ja je wykonam. I podobnie jest z modlitwą. Konkretny rodzaj dobra może się pojawić w tym świecie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja o niego o Boga poproszę. Nasza modlitwa jest takim, taką przyczyną, w którą Bóg przewidział, że dzięki tej przyczynie zrobi jakieś dobro w świecie. I to Bóg może faktycznie zmieniać serca i to Bóg może kształtować okoliczności tak, że ktoś zachowa swoją wolność, a jednak przejrzy na oczy zgodnie z wolą Bożą. Natomiast chce to robić wtedy, kiedy my mamy w tym swój udział, a nasz udział ogranicza się do modlitwy. Nie wiem, czy to jest czytelne, no ja, bo jasne, tak nie. sądząc, pominie nie, nie do końca. Staram się, wiesz, w, 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 kiedyś jak y, Ola oglądała jakiś wywiad po prostu, w którym cały czas przytakiwałem i też się skupiam, że, żeby nawet ci sygnał że cię słucham, ale nie przytakuję. Hmm. Y, więc słuchałem po prostu. To znaczy, ja myślę, że to jest jedyne takie wyjaśnienie modlitwy prośby, który ma jakiś taki logiczny, logiczny sens, nie? że Bóg przewidział stworzenie jakiegoś dobra ze względu na naszą prośbę. To wiedział o tym, że ta prośba zaistnieje, chciał tego dobra i wtedy, dlatego że ta prośba istnieje, ona staje się przyczyną, dlatego on to dobro uruchamia w świecie. A mieliśmy rozmawiać, moi drodzy, na temat liturgii w kontekście tej oto książki, którą w ogóle widzicie tutaj nade mną i też mam tutaj, czyli liturgia krok po kroku. I to jest książka wydawnictwa w drodze, którą w sumie mogę powiedzieć, że napisaliście wspólnie tak? z księdzem Wojciechem Nowickim. No tym jesteś, występujesz to ewidentnie w roli eksperta liturgicznego, jak, jak tam jesteś nazwany i z pokoru w sumie nie ukrywa, że tak jest. Nie no, dla porządku, pozwól, że ci wejdę w słowo. Wojtek Nowicki jest inspiratorem tej książki, hmm. za co jestem mu serdecznie wdzięczny, ponieważ zaprosił mnie do tego, żebyśmy nagrali serię audycji w Radiu Emaus, którego był dyrektorem na ten czas. I tych audycji powstało 40 kilka i one właśnie omawiały liturgię mszy świętej krok po kroku. A ja mu zaproponowałem na koniec, jak już to wszystkie audycje zostały nagrane i po tym, jak kilka osób mówiło, weźcie, zróbcie z tego książkę, to zaproponowałem Wojtkowi, zróbmy z tego książkę. No i książkę zrobiło wydawnictwo w drodze, którego ja jestem nie tyle dyrektorem, co się nazywa fachowo prezesem. Wobec tego to taki jest katolicki, że tak powiem, z dwóch stron uderzenie: z jednej strony decyzjalne, z drugiej strony dominikańskie. I no, ja tam występowałem, prolikość to się niby zna, ale tak naprawdę Wojtek jest równie dobrze zorientowany, jeżeli chodzi o kwestie liturgiczne, a może nawet w niektórych wątkach tych dotyczących starszej liturgii, no, o wiele lepiej niż ja. O, dzięki Ci za to y, sprecyzowanie, y, dopowiedzenie. Y, powiem tak. Y, ta rozmowa ma ograniczenia czasowe, więc to, co my dzisiaj powiemy na temat liturgii, no właściwie ojciec Tomek powie na temat liturgii, to są jakieś szczątki tego, jakieś takie, nie wiem. Potraktujcie to proszę jako zwiastun do przeczytania tej książki. Mam nadzieję, że to będzie dla Was zachęta. Ja, ja zapewniam, że warto, to znaczy, ja zaświadczam, że warto. Um, I pomyślałem no dziękuję. sobie, że. Naprawdę, dziękuję. Że? Naprawdę dziękuję. Nie, no, żeby naprawdę było tak jasne, uważam. to jest inicjatywa Tomka, żeby to tak, ta rozmawiać. Ja przeczytałem po prostu tę książkę miejsce. i e, nie no, też nie ukrywajmy. Dobra, mówię szczerze, dostałem zaproszenie do Poznania na świadectwo e, i stwierdziłem, że to jest super okazja, żeby z tobą porozmawiać. Więc to jest tak, to już jest pełna prawda. E, Pomyślałem sobie, że nawiązując nawet do tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, w sumie nawet nie wiemy w jakiej teraz jesteśmy, bo mamy poniedziałek, kiedy to publikuję, to, że paradoksalnie dużo ludzi może wpaść na taki pomysł, żeby pójść na mszę, którzy, na przykład, nigdy nie na tej mszy nie byli. I ja się kiedyś spotkałem z takim stwierdzeniem, że nie ma sensu ludzi, którzy są no to już jakieś nieprecyzyjne określenia będą. Nie, niewierzący, z dala od kościoła, jakby nawracać mszą. To znaczy, że osoba, która nie wie, dlaczego, co się dzieje na mszy, nie powinna nie powinno się jej mówić, chodź na mszę, to się nawrócisz, albo coś takiego. E, czy ty byś takie coś polecał, czy nie? Czy ona ma moc od, odmieniania, czy, czy nie? To jest bardzo trudne pytanie. I we, mnie, I we mnie walczy w tym momencie, wiesz, intelekt z sercem. Najpierw powiem od takiej strony serca. Eucharystia ma gigantyczną moc, ponieważ to jest Jezus Chrystus, który działa. Nie? Więc jakby nie ma rzeczy, której Chrystus Pan nie może zrobić. I słyszałem niejedno świadectwo osób, które pojawiły się przypadkiem w kościele na mszy świętej albo pojawiły się tam wręcz po to, żeby zrobić burdę i żeby pokazać swoją niewiarę sprzeciw. Tam, czy nie wiem, wręcz pamiętam jakieś świadectwa osób związanych z jakimiś okultystycznymi historiami właśnie, które szły na mszę po to, żeby zademonstrować... Jakieś obrazoburcze zachowania. I w, 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 znalazłszy się w kościele podczas Mszy Świętej, nie wiadomo dlaczego, same tego nie wiedziały, były tak głęboko poruszone, że padały na kolana i z płaczem wyznawały swój grzech. Nie? Więc Eucharystia może przemienić, ponieważ to jest Chrystus. Natomiast e, dlaczego mówię, że we mnie walczy serce z intelektem? Bo e, faktycznie e, Chciałbym, żeby tak się działo, jak to zostało opisane w tych świadectwach, o których wspomniałem. Natomiast wiem, że żeby w taki normalny, że tak powiem, codzienny sposób skorzystać z Eucharystii, nie tyle cudowny, co właśnie taki powszedni, to potrzeba być do tego przygotowanym. I Sobór Watykański II mówi bardzo wyraźnie, że nie należy dopuszczać do Eucharystii ludzi, którzy nie są tego przygotowani tylko że najpierw trzeba ludziom głosić Ewangelię, trzeba ich uczyć chrześcijańskiego sposobu życia, nauczyć pokuty, wymienia tam jeszcze ileś tam rzeczy, których teraz z pamięci nie przytoczę, i mówi i dopiero wtedy należy ludzi dopuścić do liturgii czy do Eucharystii. Nie? I taka była zawsze logika w Kościele, że chrześcijaństwo jest takim, taką wiarą. Czy nie wiem, jak to lepiej powiedzieć, jest dostępem do rzeczywistości, do, w którą musisz być wtajemniczony. Nie? A Eucharystia jest samym e, taką soczewką, jest taką soczewką, czy jest takim samym centrum e, tajemnic wiary. Nie, bo jest do, do, dosłowną, realną obecnością Chrystusa, jest Jego ofiarą, jest Jego działaniem pośród kościoła, więc w ogóle tam wszystko, co najważniejsze, tam się dzieje. Więc tak naprawdę ta Eucharystia jest tym punktem docelowym, do którego mamy wtajemniczać, nie? czyli wprowadzać, czyli właśnie krok za krokiem uczyć. A to, co się wydarzyło w wieku XX w szczególności, ale tak naprawdę na Zachodzie to już znacznie wcześniej. To mamy do czynienia z czymś takim, że każdy może pójść sobie do kościoła i wziąć udział w eucharystii. Albo na przykład każdy może odpalić radio o godzinie tam wskazanej 8 czy 9 i posłuchać eucharystii. Albo każdy może odpalić tam, nie wiem, YouTube'a i wziąć udział w Eucharystii, tak? I to niestety sprawia, że ten wątek wtajemniczenia i tego, że mamy do czynienia z tajemnicą, w którą mamy być wprowadzeni, zupełnie znika. Nie? I w ogóle go nie czujemy, nie rozumiemy i wydaje nam się, że Sama Eucharystia jest czymś mało istotnym. A jak się nazywał ten. Y, była taka instytucja w tej książce. Się z tej książki się właśnie o tym dowiedziałem tego, tego człowieka? Stariusza Tak, możesz coś powiedzieć o nim, bo to ciekawa postać. była. No, Stariusz to był taki urząd, to był jeden z, z takich zwanych niższych święceń. Y, Czy taki jeden z ministrantów, nazwijmy to, Właśnie nie jest to precyzyjne. No, Ale z tym, jeden z takich ministrantów, y, który miał za zadanie wygłosić litanię tak to się mówi litania, ale to była po prostu lista różnych osób, które miały opuścić Kościół, kiedy Eucharystia była sprawowana. I to się wydarzało po liturgii Słowa, nie? czyli po tym jak była głoszona Ewangelia i była wspólna modlitwa kościoła, to w, no, zanim przystąpiono do liturgii ofiary, czyli właśnie złożenia darów i tam całej modlitwy eucharystycznej, to wtedy Ostariusz wypraszał e, całą tę listę osób. Wśród nich na początku byli katechumeni, czyli ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia Chrztu. Ale jeszcze chrztu nie przyjęli. Dalej wszyscy ci, którzy byli pokutującymi, czyli dopuścili się publicznie grzechu i odbywali publiczną pokutę. A dalej wszyscy inni, czyli heretycy, poganie, tam niewierzący, nie, to wszyscy mieli wyjść z kościoła. I Ostariusz był tym, który wygłaszał, no a wcześniej wydaje się, że pilnował po prostu drzwi, stąd jego też ta nazwa. Na wschodzie to istniało znacznie dłużej, to dzisiaj istnieje taki obrzęd, ale już się nikogo nie wyprasza, nie? w sensie nie, nie wyrzuca się z kościoła. No ale właśnie zadaniem tego gościa, tego ostariusza było to, żeby powiedzieć, teraz biorą udział ci w ci, którzy zostali dopuszczeni do Eucharystii. Wszyscy inni mogą wysłuchać Słowa Bożego, mogą dowiedzieć się, kim jest Chrystus, ale teraz, jak już zaczynamy sprawować misteria, to tylko ci, którzy są do nich dopuszczeni. Okej. Okay. To pytanie z wiedzy ogólnej, może takie przypominające dla, jak to mówi niewierzących, praktykujących i niewierzących. Co to, po co w ogóle chodzi do kościoła? Po co chodzi tamsze? Uwielbiam to pytanie. To najważniejsze wiesz? pytanie, bo wiesz, dlaczego pytam? Nie. Bo większość życia, ja pamiętam, że chodzenie na mszy, i myślę, że sporo widzów się z tym utożsami, jest jakimś po prostu rzeczą, którą się robi w niedzielę. Mhm. Którą trzeba zrobić, jak pójść do szkoły, trzeba w tygodniu, to w niedzielę się idzie do kościoła. Mhm. Czyli po prostu no, rodzaj z obowiązku, rodzaj jakiegoś takiego, no nie zwyczaju, no, po prostu obowiązek, tak trzeba. No obowiązek, nie? Dodatkowo jeszcze e, związany z sankcją, tak. bo jak nie pójdziesz, to masz grzech i to jeszcze grzech ciężki, e, więc faktycznie e, wysoka jest ta sankcja, a jednocześnie za bardzo nie wiadomo, e, dlaczego mamy brać w tym udział, nie? I to w ogóle pokazuje szerszy problem, bo y, mi się zdaje, że nas nie uczono y, teologii liturgii, nie? czyli y, czego? Czyli takiej części teologii, czyli wiedzy o Bogu, która wynika z liturgii. Y, jak trafiłem do, znaczy, gdy trafiłem do nowicjatu, to posłuchałem wykładu y, jednego z dominikanów właśnie o tym, co się dzieje podczas liturgii i mi opadła szczęka. Nie? Znaczy zbierałem szczękę naprawdę ze stołu Ponieważ dotychczas wszystkie rozmowy o mszy święty dotyczyły tego, czy powinno się mówić i w odpowiednim miejscu, tam, nie wiem, bo twoje jest królestwo, i potęga, i chwała, czy nie mówić i, albo y, dotyczyły tego, czy właśnie, nie wiem, y, dziewczęta mogą być mistrzankami, nie? I to było wszystko techniczne. A wtedy w nowicyacie usłyszałem nagle wykład o tym, co się wydarza. I, I powiedziałem sobie, nigdy bym nie przypuszczał, że w ogóle coś takiego tam może się zdarzyć. Potem przez lata, jak się zajmowałem tymi sprawami, to miałem takie wrażenie od czasu do czasu, że jednak liturgiści też lekko przesadzają i czasem w tej mszy to już widzą takie rzeczy, które naprawdę no, coraz sobie jakieś szersze orbity tam za, za, zahaczają, bo owszem, najpierw się zaczyna od tego, że to jest upamiętnienie. I uobecnienie męki Jezusa, ale kończy się na tym, że w ogóle jest to włączenie wszechświata w oddawanie kultu Bogu. Nie? I tak to brzmi trochę już tak nierealistycznie, nie? bo ja tu jednak słyszę sobego organistę, pospiesznego księdza i ministrantów, którzy ledwo dukają czytania. Więc trochę mi to się nie kojarzy z jakimś kultem, to jaki wszechświat oddaje Bogu, a tam z innymi rzeczami też z trudem. No, więc jakby nas nie uczono, wydaje mi się, tego w ogóle, co się wydarza podczas mszy świętej, dlatego mamy taki kłopot. Nie Uczono nas, tak jak mówisz, pewnego rytuału, pewnego zwyczaju. I, i dlatego też ja mam taką trudność, żeby odpowiedzieć, dlaczego chodzi do kościoła. Na MSZ Świętą, bo nie wiem gdzie zacząć. Znaczy, gdzie wbić łopatę, żeby w ogóle wiesz, od, odkopać całe te złogi intelektualne, jakie nam MSZ Świętą narzuciliśmy przez sam ten taki zwyczaj tego chodzenia do kościoła. I powiedziałbym tak. Liturgia to jest jedyne takie dostępne dla każdego chrześcijanina czy, czy katolika yy, miejsce, w którym ma pewność, że działa Bóg. Wszędzie indziej ma nadzieję. Natomiast msza święta to jest taki moment, w, w którym może wziąć udział i mieć pewność, że to, co się dzieje, to jest działanie Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli chce brać udział w czymś, co faktycznie jest działaniem Jezusa Chrystusa, no to ma taką możliwość, niech idzie na mszę świętą. A na czym polega to działanie? Patrz pan, no... Ale wiesz co, bo to jest, wiesz co, bo jest, ja wiem, jest ja wiem, w, katolickim, ja w katolickim internecie, na YouTubie też coś takiego, jakby przyjęcie. Eucharystii jako taki w ogóle. No to, to wiadomo, to jest to w ogóle, nie? nie A, wiadomo, mi się tam, wydaje, że jest trochę coś takiego u was w szkole, w sensie u was w szkole, no, u was w szkole jak chodziłem na zajęcia z filozofii. No mówię o tym dominikańskim tym. Studium, wiem, filozofii i teologii, teologii tak. I tam był, niestety nie pamiętam nazwiska wykład, wykładowcy, ale powiedział kapitalną rzecz, że dużo Polaków mm, ma coś takiego, ja na przykład jestem w tej grupie, że. Mm, Umówiło się, tak jak przy na przykład niedzielnym stole, yy, przy obiedzie, że się spotykają z jakiegoś powodu o 15 wspólnie. I w sumie Mówili się tak 15 czy 20 lat temu i się rzeczywiście spotykają. I po tych 20 latach właściwie nie wiedzą, po co się tam spotykają. Wręcz nawet to jest irytujące, że po prostu mamy jakieś rzeczy, do której musimy chodzić, która nas denerwuje, że ten jest jakiś, ten milczy, ten w ogóle jest smutny i w ogóle spotykaliśmy się w jakimś dziwnym, dziwnym kontekście. Okay. A nie zadajemy sobie i o coś, co mam w ogóle jakąś taką nadzieję, i dlatego się zgodziłem. Znaczy, zgodziłem. Zaproponowałem ci rozmowę, bo ta książka daje taką dla mnie nadzieję, że jak ludzie po nią sięgną. Oczywiście jest dużo innych książek, żeby nie było na tematem przyświętej, też waszego wydawnictwa, że wierzę, że oni się zastanawią, dlaczego wpadnie na taki pomysł, żeby 15 lat temu. Yy, Okay. Spotykać się przy stole. Nie, no, nie, to właśnie wiesz, to bardzo dobrze robisz, że zadajesz pytania fundamentalne, nie? Bo my posługujemy się też językiem, którego nie rozumiemy, nie? Na mówimy słowo zbawienie, w ogóle nie zastanawiając tak. się nad tym, albo łaska, co ono znaczy. Dobrze, na czym polega działanie Chrystusa w Eucharystii? No i tutaj e, niestety, e, stety, e, krótko o tym pisze katechizm, numer 10,70 i dalej. A długo o tym opowiada Tomasz Grobowski, to, to będę długo opowiadał. Mianowicie e, trzeba sobie uświadomić, że Jezus Chrystus, który jest człowiekiem, a jest jednocześnie Bogiem, zanim się wcielił w roku około siódmego przed naszą erą, to siódmego e, przed naszą erą, czy po naszej erze? Właśnie nigdy nie Mówi, pamiętam, w którą było, stronę? Chyba po, przed, tak. przed, tak, bo, bo umierał około czegoś tak, przed Chrystusem, 7 lat przed Chrystusem się wcielił. W każdym razie, syn Boży, który się wcielił. Zanim się wcielił, żył i dalej żyje jako syn Boży w Bogu, w Trójce Świętej. I na czym polega to życie? Absolutnie nie mamy pojęcia. Natomiast domyślamy się i tak sobie to wyobrażamy i tak o tym mówimy, że syn Boży jest kimś, kto jest rodzony przez Ojca i jest kimś, kto się oddaje Bogu Ojcu. Rodzony przez Ojca, to znaczy wszystko, kim jest, otrzymuje od swojego Ojca. Z wyjątkiem tego, że nie jest Ojcem. I jest tak cały jest obdarowaniem, cały jest darem, który otrzymuje. I jako dar oddaje się Bogu Ojcu. Na tym polega miłość Bożów, Bożych osób, że wzajemnie się sobie oddają. Nie? Nazywamy to oddanie z jednej strony rodzeniem, czyli właśnie to, że Ojciec wszystko, kim jest, oddaje swojemu Synowi z wyjątkiem tego, że jest Ojcem, a Syn, który przyjmuje siebie, jednocześnie siebie oddaje Bogu Ojcu pełna wymiana, zero egoizmu, pełne oddanie, pełna ofiara, byśmy powiedzieli, ale ofiara, która nie jest związana z cierpieniem. Więc miłość taka, która jest po prostu no, kwintesencją miłości, nie? Bóg sam. No i dobrze. Na tym, umówmy się tak troszeczkę upraszczając, polega życie w Trójcy, nie? że po prostu boskie osoby się sobie nawzajem oddają w miłości. Natomiast kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, to to, co się dzieje w Bogu odwiecznie, musiało się wydarzyć w czasie. I możemy spojrzeć na życie Chrystusa, jak na szereg takich momentów, w których On się oddaje Bogu Ojcu. Jako człowiek. I to w ludzkim świecie, to oddanie się nazywa posłuszeństwo. Nie? Okazuje Bogu posłuszeństwo. To znaczy wszystko, kim jest, podporządkowuje Bogu Ojcu. I tak możemy spojrzeć na wcielenie się Syna Bożego, jak sobie spojrzymy na nie przez pryzmat listu do hebrajczyków, a dokładnie psalmu, na który list do hebrajczyków się powołuje, ponieważ jest tam powiedziane, że zanim Syn Boży się wcielił, to powiedział Bogu Ojcu ofiar ani całopaleń nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało. Powiedziałem o to, przychodzę pełnić Twoją wolę. I to jest wcielenie Syna Bożego. Mówi, chcę, żebym był człowiekiem, żeby był cząstką świata, ja się nim stanę. Nie, po co? Po to, żeby pełnić swoją wolę. Kiedy się narodził, był absolutnie zależny od Maryi, był absolutnie zależny od Bożej opatrzności i możemy na to wydarzenie w Betlejem spojrzeć przez pryzmat, na przykład drugiego rozdziału listu do Filipian, gdzie jest powiedziane, on nie skorzystał ze sposobności by na równi być Bogiem, ale ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. I stał się posłuszny w domyśle Bogu Ojcu aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dalej, kiedy patrzymy na życie Chrystusa, że 12-letni Jezus w świątyni mówi Maryi, dlaczego mnie szukaliście, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca. Nie znowu, jakby, nie jakby przeżywa swoją relację z Bogiem jako posłuszeństwo, czyli oddanie wszystkiego, kim jest, właśnie Bogu, nie podporządkowanie się całkowicie Bogu ojcu. I tak dalej, i tak dalej. Tak się dzieje podczas chrztu, tak się dzieje podczas kuszeń na pustyni, tak się dzieje w trakcie nauczania, kiedy mówi, że niczego nie mówi od siebie, tylko to, co od ojca usłyszał. Tak się dzieje, kiedy dokonuje cudów i mówi, czynię to, co widziałem u mojego ojca i czynię tylko to, co ojciec mi polecił. To jest Ewangelia Jana. I wreszcie świetnie pamiętamy w Ogrójcu sytuację, kiedy mówi, nie moja wola, a Twoja, niech się stanie i na krzyżu w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Całkowite oddanie się Syna Bożego w ludzkiej naturze. Natomiast w międzyczasie ustanawia Eucharystię. I w Eucharystii dokonuje się to samo, czyli oddanie się syna Bożego Ojcu, tylko pod postacią chleba i wina. Kiedy przypomnimy sobie, jak brzmią słowa ustanowienia w mszale, według wzorcowej modlitwy, czyli pierwszej modlitwy Eucharystycznej, to tam jest powiedziane, że on to w dzień przed swoją męką wziął w swojej świętej czcigodne ręce chleb, nie? podniósł oczy ku niebu, do ciebie Boga, swojego Ojca Wszechmogącego. Dzięki czynił, tam błogosławił, łamał ten chleb i rozdawał swoim uczniom. Co tam się wydarza? Znaczy, on znowu, Chrystus, wobec swojego ojca dokonuje Eucharystii i pod postacią chleba i pod postacią wina, rozdaje się swoim uczniom, rozdzielając od siebie ciało i krew, ponieważ ciało rozdaje na początku wieczerzy, a krew na końcu, czyli pokazując swoją śmierć. Czyli dokonuje tego wewnętrznego aktu oddania się Bogu. W nowej postaci, nie? pod postacią chleba i wina. I to jest to, takie samo oddanie, inaczej to jest to samo oddanie, jeżeli chodzi o jego istotę, to się dokonuje we wcieleniu, w narodzeniu, w, w przyjęciu chrztu i tam w głoszeniu i tak dalej i w ofiarowaniu na krzyżu, tylko zmienia się postać tego ofiarowania. I my teraz, kiedy idziemy na mszę świętą, bierzemy udział właśnie w tym, w tym, że Syn Boży oddaje się swojemu Ojcu pod postacią chleba i wina w takim właśnie dziwnym rytuale, Ale to co najważniejsze, to to jest odzwierciedlenie, a nawet bym powiedział uobecnienie tego oddania, które od wieków dzieje się w Trójcy Świętej. Mam takie przeczucie i obawę, że już nikt nas nie słucha, ale ci, ci, którzy wytrwali, to gratulacje. Natomiast naprawdę, to nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, nie? że to, w czym my bierzemy udział podczas Mszy Świętej, to się dzieje w Trójcy Świętej. Znaczy, to mamy dostęp do tego, co się dzieje w Bogu samym. Nie? A dla nas Pan sprawił, że to ma taką zwyczajną postać. Jakby już nie można być bardziej na tym świecie z Bogiem i bardziej w działaniu Boga, niż być na Eucharystii. Po prostu nie można, nie? Żadne modlitwy, działanie cudów, tam chodzenie po wodzie. To wszystko jest pikuś w porównaniu z tym, w czym bierzemy udział w Eucharystii. Kiedy mamy dostęp do tego, że Syn Boży nas dopuszcza do, jakby do tego, co się dzieje w samej Trójcy Świętej, nie? W ten sposób ofiarowania, który się dzieje w Eucharystii. No to właściwie ja mógłbym skończyć już tą rozmowę, bo wszystko już wiemy. Znaczy, ale mówiąc serio, to mnie trochę to przygnębiło. Wiesz dlaczego? Bo nie wiem jak wy, napiszcie w komentarzach, ale ja czegoś takiego nie słyszałem nigdy. Chodziłem na religię przez cały, cały czas, chodziłem do kościoła właściwie też. No ale też, dobra, nie to nie jest wina księży i systemu edukacji, tylko mnie jest. ignoranta też, ale no fajnie nie, nie, można nie, nie. By... O tym O tym się naprawdę nie mówi, wiesz Tomasz, o tym się naprawdę nie mówi, to się ignoruje i się sprowadza Eucharystię do modlitwy. No tak, no. Nie? I to jest, to jest gigantyczny błąd. To jest postawienie spraw na, na głowie. Albo, albo nawet nie modlitwie, tylko nawet takiego możemy w sumie sobie płynie przejść do, bo dwie rzeczy chciałem z tobą mówić, czyli liturgię słowa i eucharystyczną oczywiście wyrywkowo, że też się sprowadza do tego, że kazanie jest takim w sumie najważniejszym punktem, że chodzę na kazania albo nie chodzę, dlatego bo ksiądz mówi jakieś kazanie. Nie? Wiesz co, to zanim tam doj, 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 dotrzemy do tych kazań, wiesz, bo to, to, z mora liturgii. Zanim tam dotrzemy, to jeszcze zostańmy chwilę przy tym, Dobra. co mówiliśmy dotychczas, ponieważ podejrzewam, że wielu z nas kojarzy takie obrazy, w których, na których jest przedstawiony ksiądz podnoszący, host, podnoszący hostie wobec krzyża. I często właśnie Jezus z krzyża coś mówi, albo widać, że jest żywy na tym krzyżu, ten krzyż jest ponad miarę duży i no, w tych obrazach starano się pokazać ten związek krzyża Ofiary na Krzyżu i Eucharystii. I pewnie wielu z nas też kojarzy coś takiego, że Msza Święta jest właśnie ofiarą Chrystusa, tylko jest bezkrwawą ofiarą. Słyszałem coś takiego? Tak, o religii? Tak, no. Było, była tak, o tym tak, mowa, tak. Nie? Właśnie była o tym mowa. I niestety jakby nie, nie dociska się tutaj pedału gazu do dechy, nie? Tylko właśnie jak się zostawia na tym takim naskórkowym stwierdzeniu, to jest ta sama ofiara, co na krzyżu, tylko bezkrwawa, nie? No każde dziecko wie, że jak ma być ta sama ofiara, co na krzyżu, ale bezkrwawa? Przecież ofiara na krzyżu polegała właśnie na przelewie krwi, nie? Więc jakby o co tu chodzi, nie? I tam są różne takie ekwilibrystyczne ruchy wykonywane, żeby to uzasadnić. Jakieś figury retoryczne przyjmowane. I najczęściej zostawiamy Euchersję trochę na boku, bo mówimy sobie, no to jest taka tajemnica, w sumie to nie wiadomo i tak no, to jest bardzo święte i Pan Jezus tam jest obecny. I w ogóle może chodzi w mszy świętej o to, żeby On po prostu był obecny i kropka, nie? A naprawdę chodzi o ofiarę. Chociaż też chodzi o obecność, ale chodzi o ofiarę. I naprawdę chodzi o to, że to jest ta sama ofiara, to jest na krzyżu, tylko bezkrwawa. Nie, ale zobaczcie i zobacz, że ta sama ofiara to znaczy... Ten sam się ofiaruje, tak samo nic dla siebie nie zostawia, tak samo jest całkowicie wydany za życie świata, ale jednocześnie jest to bez krwi, czyli bez cierpienia. Nie tylko bez przelewu krwi, ale bez cierpienia, więc to nie jest powtórzenie krzyża. Nie? Bo gdyby to było powtórzenie krzyża, należałoby przestać uprawiać mszę świętą i nie zadawać więcej Panu Jezusowi bóla, bólu. Tylko być dla Niego miłosiernym. Nie, to jest ta sama ofiara, bo ofiara Syna Bożego polega na tym, że On wszystko, kim jest, oddaje swojemu Ojcu. A nie polega tylko na tym, że cierpi. On cierpi na krzyżu, dlatego że jest człowiekiem, dlatego że w ludzkim świecie oddać całego siebie, to znaczy oddać życie. Biologiczne życie. A biologiczne życie oddaje się przez śmierć. Natomiast w Eucharystii jest ta sama ofiara syna Bożego, a jest inny sposób ofiarowania ofiarowania bez krwi, czyli właśnie pod postacią chleba i, i wina. I teraz y, fenomen tego, y, do, tego wydarzenia polega na tym, że Chrystus jest głównym, który działa podczas Mszy Świętej, ale on nas do siebie przyłącza. I wraz z sobą, nas, którzy przyjmujemy Komunię Świętą, ofiarowuje Bogu Ojcu. I tak jak przez Ojca Syn Boży jest przyjęty, tak my jesteśmy przyjęci, przyjmując Komunię Świętą przez Boga Ojca. I dopiero tutaj mamy taki pełen obraz i możemy sobie zadać pytanie, czy w ogóle kazanie to tam jest temat, tym warto się zajmować, nie? I tak się na nim skupiać. Bo nagle się okazuje, że Komunia Święta to nie jest taki celem Komunii Świętej, nie jest to, żeby sprowadzić Pana Jezusa do mojego serduszka, co jest połową prawdy, a jest celem Komunii Świętej to, żeby mnie wciągnąć do nieba, nie? I pojednać mnie z Bogiem Ojcem. I dać mi dostęp do tego, żebym był w jedności z Bogiem Ojcem. Nie, nie, naprawdę nie ma nic więcej, nie? Hmm. Przepraszam, tak. Ale chciałem to dopowiedzieć, nie, żeby, żeby, żeby to nie było tak, że Grabowski nagle wymyślił wiesz, nową teorię annezy, tylko żeby zobaczyć, że to faktycznie było w tych obrazach, było w tym mówieniu o ofierze, o tej ofierze bezkrwawej i tak dalej, to tam jest, tylko że niedociśnięte, wyciśnięta jest ta treść. Nie? A ci wszyscy księża, którzy sprawują muszę, oni wiedzą o tym, co ty powiedziałeś? Albo są o tym uczeni tak samo jak my, czy lepiej w seminariach? Wiesz, dlaczego pytam? Nie, bo, nie dlatego pytam, bo. Znaczy, dla mnie to też jest jakaś głęboka w ogóle tajemnica, że ja sobie nie wyobrażam w ogóle, wiesz, co to jest sakrament święceń, wiesz, no, dla mnie to jest jakiś kosmos, po prostu, dla mnie to jest niepojęte. Ja nie wiem, czym jest małżeństwo w sumie, w którym jestem, a um, jeszcze, jakbym miał wejść w inny sakrament, który mnie nie dotyczy, to po prostu, bo, w sensie, ja nie wiem, jakoś uczestnicząc w tym, co powiedziałeś. No to, to się jawi właśnie jako taki, nawet nie, ma, nie wiem, jakie jest mocniejsze słowo niż przywilej. E, jako coś takiego epickiego po prostu. E, dlatego zapytałem o tych księży, bo... Mm, sorry, że tak, nie lubię w ogóle tak na księży nagadywać, bo w ogóle uważam, że się bardzo dużo dostaje. Ale często jak się chodzi do kościoła, w sumie w większości jak się chodzi do kościoła, to tego w ogóle nie widać. To znaczy, no to jest jakieś takie... Nie wiem, czy to w formie, w, w, bo, bo ja nawet nie chodzi mi, żeby wchodzić tutaj na pole bitwy y, Staram, stara msza, nowa msza, chociaż to też ma na pewno wielkie znaczenie, ale są msze, na których y, mam wrażenie, że właśnie wszyscy zapomnieliśmy już nie z sprawującym, co tu się wydarza. Znaczy ja, ja nie wiem, ile księża wiedzą. Obawiam się, że wiedzą mniej niż wypada, ale wiesz, powiem też ci tak, ja niby o tym wiem, nie, przez lata o tym myślałem, jakby wiesz, tam się tego próbowałem nauczyć, zrozumieć, przejrzeć, ale y, też o tym zapominam, a nawet powiem szczerze, dla własnego bezpieczeństwa, staram się o tym myśleć rzadko. Ponieważ y, to jest tak, jak się obcuję z największymi świętościami, to one są niebezpieczne, nie? to jest jak płomień. I ile ja mogę tak naprawdę, wiesz, zdawać sobie sprawy z tego, z czym mam do czynienia. Ja pamiętam taki czas, gdzie często sobie uświadamiałem, rozdając komunię świętą, że to jest ciało Chrystusa. Nie, nie w znaczeniu trochę ciała, tylko w znaczeniu Jezus Chrystus. I, czyli tak jak biblijnie, nie? Bo ciało w Biblii znaczy człowiek, znaczy osoba. Więc jak mówisz, mówię, to jest Jezus Chrystus, wiesz, i rozdaję go, wiesz, wiernym. I jak sobie to uświadamiasz, no to zaczyna się po prostu robić naprawdę gorąco. Znaczy, wiesz, tak jakby zaczyna się, wiesz, zaczyna się krępować, żeby dotykać, wiesz, yy, najświętszego sakramentu. Yy, to zaczynacie, wiesz, no jakoś tam tak, wiesz, no, zobowiązywać, nie? Więc w naturalny sposób yy, próbujesz się jakoś przed tym bronić, pojawiać jakiś taki mechanizm obronny, na zasadzie. Trochę to, niech to trochę spowszednieje, znaczy, niech to nie będzie aż tak ciężkie, niech to nie będzie aż tak dosłowne, niech to nie, ten płomień mnie spali po prostu, nie? No i jeżeli y, nie, nie walczysz o ten balans pomiędzy tym zbliżeniem się do świętości, do prawdy, tego, co się wydarza, a w tym właśnie jednak, żeby to cię nie zabiło, no to łatwo jest się osunąć w rutynę nie? i się osunąć w takie właśnie spowszednienie mszy świętej. A wszystko wokół ciebie sprzyja temu. Po pierwsze, sprzyja temu to, że odprawiamy mszę świętą codziennie. Ja uważam, że to jest sytuacja wielce niebezpieczna duchowo, odprawianie mszy świętej codziennie. Sam się z tym mierzę. Znaczy, że msza święta może spowszednieć. I wtedy spowszedniała nam największa tajemnica naszej wiary. No to co nam zostało? nie? Pobożne życzenia, wiesz, różne tam stychanie do Pana Boga, szukanie opieki u Niego i tak dalej. Ale najważniejsza rzecz Cię spowszedniała, nie? No, no kurczę, tak nie powinno być, nie? No, ale jak Ci ma coś nie spowszedniać, że jest codzienne? To, no to jest definicja powszedniości, to jest to, co dzieje się codziennie, nie? Yy, Więc to jest bardzo niebezpieczna sytuacja duchowo. I jak mówisz właśnie, że, że bierzesz udział w takich, czy brałeś udział w takich mszach, gdzie od celebransa po wiernych wydaje się, że już nikt nie wie, w czym bierze udział, no to może być tego wynik, nie? Znaczy, że odsunęliśmy świętość, żeby nam nie zagrażała, nie? A może i tak na początku i do końca nie wiedzieliśmy w ogóle o tej świętości. Ale każdy wie na przykład, że jednak w każdej cząstce hostii jest realnie obecny Chrystus Pan Cały, nie? No wiesz, samo to już powinno nam wywrócić świat do góry nogami. No jakoś nie wywraca, nie? Jakoś tak dosyć jesteśmy z tym komilfo. Ja w tym widzę jeszcze jedno napięcie, yy, które w ogóle też we, w waszej książce Bóg nie jest miły, chyba ona jest całe o tym. Yy, bo to, o czym ty mówisz, o tym palącym Bogu, widzę tutaj coś, co jest coś, co chyba nam, mi na pewno też umknęło, czyli takie cnota takiej bojaźni Bożej. Mm. I wydaje mi się, że w kontekście na przykład kryzysu Kościoła, o którym się już wszystko, wszyscy wypowiedzieli, to rzeczywiście, jak czytałem tą książkę, to nie wiem, czy to nie jest w ogóle główny jakby taki, taki trzon trzonów tego wszystkiego, że nie da się zafascynować Bogiem, którego tak sobie spłucimy do właśnie jakiegoś takiego, czy to rytuału, czy właśnie takiego mm, ciepełka, właśnie o którym mówisz, że jesteśmy nam szy i tutaj właśnie nie ma ofiary, tylko jest, na przykład no obecny Pan Bóg, który mnie tam właśnie, tak jak powiedziałeś, przytuli, czy pocieszy, czy, czy da mi nadzieję i tak dalej. On oczywiście pociesza, przytula, daje nadzieję, ale przede wszystkim jest takim majestatycznym, epickim Bogiem, którego w sumie można się bać, nie? Nie lękać paraliżująco, ale... No, i takim Bogiem, tak mi się wydaje, można się zafascynować, i, i, i nie da się jakby od niego odejść w sumie, nie? Znaczy, wiesz, to jest w sedno trafiony argument. Ja bardzo lubię posługiwać się taką metaforą, którą stworzył Louis w Narni. Kojarzysz tę historię tam, Aslan, dzieci. Nie, nie. To z jakiej to jest książki? Kurczę. To proszę przeczytać. To są braki z podstawówki Narnia. Siedem Aha, części Narni C.S. Lewisa, zwanego tego, Jackiem. Tam. I tam właśnie w tej, w tej książce Czerownica Sara Szafa. Dzisiaj tam pojawia ten główny bohater, nasz znaczy główny taki, trudno powiedzieć główny bohater, ale główna postać tego świata, czyli Aslan Lew który jest alegorią Boga w tym świecie. A dokładnie Chrystusa. I bohaterami głównymi tam głównymi postaciami są dzieci. I tam między innymi siostry dwie. I te dwie siostry zbliżają się do tego lwa, który mówi, który jest bardzo delikatny, który jest taki szlachetny i tak dalej. I one wiedzą, że no, no, Aslan jest kimś, to budzi w nich miłość. Nie? Ten, ten lew. Ale jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że On jest lwem nieoswojonym, że jest dziki. I to jest dobry obraz na to, żeby zrozumieć, jakoś sobie wyobrazić, czy właśnie zrozumieć, o co chodzi w bojaźni Bożej. Chodzi o to, że Pan Bóg jest bogiem miłości, ale jest nieoswojony. On nie jest na moją miarę. Ja zawsze zbliżam się do kogoś, kto jest absolutnie inny niż ja. My nie bez przyczyny śpiewamy święty, święty święty podczas mszy świętej. To jest y, tekst wzięty z szóstego rozdziału Księgi Izajasza. A y, wizja w Księdze Izajasza w szóstym rozdziale jest taka, że przed Izajaszem odsłaniają się niebiosa i on widzi tron, na którym zasiada najwyższy. Wokół tego tronu unoszą się, e, zawsze się mylę, czy cherubiny, czy serafiny, serafiny e, które mają trzy pary skrzydeł, e, zasłaniają jedną parą skrzydeł twarz, drugą nogi, a na trzeciej parze się unoszą. I wołają do siebie nawzajem święty, święty, święty. I Izajasz patrzy na to wszystko i mówi, nieszczęsny człowiek, muszę umrzeć, ponieważ widziałem Boga Najwyższego. I jeden z tych serafinów podlatuje, bierze szczypcami węgiel z kadzielnicy dotyka ust Izajasza i mówi, nie umrzesz, zostajesz oczyszczony, chociaż pochodzi z ludu o nieczystych wargach. I my teraz bierzemy ten fragment święty, 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 śpiewamy do siebie nawzajem o tym że właśnie wobec świętego stoimy zupełnie nie pamiętając o tym, że no właśnie Izajasz kiedy zobaczył świętego to mówi niechybnie umrzę niechybnie umrę ponieważ widzę Boga najwyższego bo naprawdę za każdym razem kiedy zbliżamy się do Boga i go czynimy na swoją miarę czyli takiego właśnie oswojonego Boga którego możemy tak poklepać do po ramieniu tego świetnie znamy i tak dalej to czynimy sobie obraz kadłubka Boga, a nie Boga rzeczywistego. Nie? Bóg rzeczywisty jest taki, który nie mieści się w naszych wyobrażeniach i zawsze je przekracza, nie? zawsze jest nieoswojony. Inna metafora tej bojaźni Bożej może być taka, że stoję nad przepaścią. Nie? I czuję ten taki dreszczyk, jeżeli nie mam lęku wysokości zwykłego, tylko taki, właśnie ten dreszcz związany z tym, że to jest wielka przepaść, wielka przestrzeń, a nad tym nie panuje. Ale z drugiej strony, no właśnie, stoję na przepaści, gdzie jest barierka. Nie? nie muszę się bać, a jednak czuję ten taki respekt wobec tego, z czym mam do czynienia. E, I nie zachowuję się głupio. Nie? No to jest taki naj, taka słaba, ale też dająca do myślenia alegoria bojaźni Bożej. Nie muszę zachować ten respekt wobec Boga. Inaczej czynię Boga na, sw na miarę swoich wyobrażeń, czyli Bożka. Nie? Boga, tutaj przestaje być Bogiem. Hmm. A Fajnie to brzmi w sensie w kategoriach idei. Oczywiście myślę, że każdy rozsądny człowiek się z tym zgodzi, ale mi jakoś jako pragmatyka od razu pytanie, czy masz jakieś pomysły, jak to zaszczepić w kościele? Znaczy to, to wiesz to ja da, daleki jestem od myślenia, że prawdziwą wiarę można zaszczepić w masach. Ale tak, wiesz, przypomnieć. Ja, tak, ja, ja mogę ci powiedzieć, takiego. jak to możesz praktykować u siebie, nie? Mhm. kiedy ty się modlisz. Bo to jest jedyny sposób na to, żeby takimi rzeczami się przejąć i jakoś się nimi żyć. Moja zasadnicza formuła modlitwy polega na tym, że zostawiam Panu Bogu przestrzeń do działania. Rzadko kiedy przychodzę do Boga mówić mu o tym, czego potrzebuję, albo nie wiem, opowiadać mu o nim samymi moimi słowami, albo tam nie wiem, coś jeszcze innego. Nie, nie. przychodzę do Boga i, i proszę go, żeby on zechciał działać we mnie. I zasadniczo skupiam się albo na modlitwie imieniem, albo po prostu na modlitwie Jezusowej i finał. I zostawiam Bogu przestrzeń do działania. I nie wiem, co mnie czeka. I takie pierwsze doświadczenie bojaźni bożej, które można w sobie wzmacniać, to jest właśnie takie nie wiem, co mnie czeka, kiedy zostawię Bogu przestrzeń do działania. Bo nie, nie mówię mu, co on ma zrobić. Nie? nie nastawiam się na to, co on mógłby zrobić. Nie, nie wyobrażam sobie tego, jak, jak powinien do mnie przemówić, nie wiem, jak mnie dotknąć, jakie dać mi wrażenie wewnętrzne. Nie? Zostawiam to zupełnie i mówię, działaj tak, jak ty zechcesz. Nie? I staram się tylko nie rozpraszać, tylko cały czas oczekiwać tego, że on odpowie na moją modlitwę. To znaczy, yy, zadziała we mnie. Nie? Ja nie wiem, co mnie czeka. I tu, i tu zaczyna się ta bojaźń, bo ja nie wiem, jak on przyjdzie. nie? Czy przyjdzie ze słowem takim, wiesz, który mnie po prostu przeniknie jak miecz, czy ze słowem pocieszenia, czy może z milczeniem. Nie, które ma mi dać do, do myślenia, i które mam jakby otworzyć we mnie, czy wydobyć ze mnie jakieś konkretne rzeczy. Nie, nie wiem, czy przyjdzie jak palęcy, palący ogień, czy jak lekki powiew. Nie, każda z tych wyobrażeń, i yy, każda z tych takich, bym powiedział, spodziewań się jest bez sensu, bo wtedy nie tyle spotykam się z Bogiem, co spotykam się ze swoimi wyobrażeniami. Nie? A tu zostawiam Bogu przestrzeń do działania. Yy, I staję wobec. Yy, no to święty Jan by tak powiedział odkrzyżenie, staję wobec ciemności. Bo, bo nie wiem, czego się spodziewać. I tutaj jest jakby ten jeden ze sposobów uczenia się bojaźni Bożej. Drugi sposób, który praktykuję jest taki, że kiedy czytam Słowo Boże, to zawsze staram się, to jest strasznie trudne, ale staram się nie narzucić tego, co już wiem na Słowo Boże. Tylko mówię sobie, jeśli to Słowo ma mnie pouczyć, to ja nie mogę z, mojego, z mojej głowy wyciągnąć tam starych notatek i zamknąć tego Słowa w schemat treści, którą już znam tylko to słowo mam je samo połączyć, więc próbuję się dogryźć do tego, co tam jest z tym sensem, który jest w tekście, a nie w mojej głowie. I na przykład, kiedy czytam sobie Słowo Boże z tym nastawieniem, to nie męczą mnie genealogie. nie, Bo to jest Słowo Boga, a nie moje. Jak miałoby to być słowo, to ja wiem, że ono ma mnie pouczyć, da mieć, nie wiem, ma mi dać jakieś wskazówki, co do tego, co mam robić i tak dalej, no to bym szukał takich fragmentów, w których te wskazówki są, nie? Natomiast to jest słowo Boga, więc przyjmuję to, jakim jest, nie? Jak wypada mi czytanie genealogii i tam, nie wiem, w księdze powtórzonego prawa przepisów na temat tego, jak gotować mięso kozła na ofiarę, no to mówię, to jest słowo Boga, nie moje, nie? Znaczy to w takim razie przyjmuję to słowo, znaczy to ono ma mnie pouczyć, nie? I tak samo, jeżeli chodzi o to, to dru drugi sposób, to Słowo Boże, przyjmowane takim, jakim ono jest, a nie takim, jakim sobie wyobrażam. I trzeci sposób, przyjmowanie Bożego milczenia i ciszy. Znaczy godzę się na to, że Bóg mnie prowadzi taką ścieżką, jaką Jemu się podoba. A nie taką, jaką ja bym chciał, żebym mnie poprowadził. I bardzo często prowadzi mnie przez ciszę. Przez to, że ja nie rozumiem, nie, dlaczego nie wiem, w moim życiu są takie, ani inne wydarzenia. Nie, dlaczego ponoszę takie, ani inne porażki, albo takie, ani inne trudności, tam, wiesz, albo wiem, muszę żyć z takim a innym gościem pod jednym dachem. Różne, tam, różne są skale tych trudności. Nie wiem. Natomiast zgodzę się na to, że on wie, i że on mnie będzie prowadzić taką drogą, w której ja nie odgrywam pierwszoplanowej roli, tylko on. Nie? I nawet wtedy, kiedy zadaję mu pytanie, po co to robi, sam się nie zadać pytań, dlaczego, ale po co. A on milczy, to mówię, ma prawo milczeć, nie? bo jest Bogiem. A ja jestem tylko tym, któremu on dał przywilej, zaszczyt poznawania go, nie? a nie kimś, kto mu wyznacza plan, jak on ma działać. Nie? To ja nie jestem kimś, kto ma mu mówić, jak on ma postępować. Nie? To jest nauka, którą Hiob przyjął. To jest genialny fragment Księgi chyba 38 rozdział, gdzie chyba wreszcie, kiedy Bóg przemówił do niego, on mówi, chyba mówi, przyłożę rękę do swych ust i zamilknę. Nie? Bo dotąd znałem cię ze słyszenia, teraz poznałem cię bezpośrednio. A co się dowiedział? Dowiedział się, że nie jest w stanie Boga zrozumieć. Nie? Bo tak jest główny sens tego, co Bóg do chyba do powiedział na końcu Księgi. Nie jesteś w stanie mnie ogarnąć, więc nie próbuj mnie rozumieć. I Hiob mówi, dotąd ci nie znałem do to miałem wyobrażenie na twój temat. I, i, I tego staram się uczyć. Właśnie po to, żeby powiedzieć sobie y, Bogu muszę zostawić to miejsce, które należy się Bogu, nie? A sam przyjąć miejsce stworzenia, które jest od Niego zależne i które jest dane na Jego łaskę i niełaskę. Mówiłeś sporo o tym Słowie Bożym y, i właśnie jak to, jak to, jak ty to praktykujesz, nie? Mm -hmm. Yy, więc nawiązując to do okay. naszego tematu luźnego, ale naprawdę fajnie mi się nawet to podoba, że tak sobie dryfujemy i tym bardziej większe, yy, większe nadzieja, że ludzie jednak sięgną do książki. Już ja mam taką nadzieję, ale dość już tego lokowania. Yy, że. W tej książce jest coś takiego, ty tam sprzedajesz taką radę, która mi w sumie dała do myślenia, aż nie mógł się doczekać, żeby do kościoła, bo co byś powiedział takim ludziom, którzy na mszy, w tej liturgii słowa właśnie, totalnie są... Bo na mszy to często liturgia słowa jest takim odprężeniem. Takie, o dobra, usiądę sobie, to, to coś tam do żony, tutaj coś, ten... I wtedy... Dzieje się, wydarza się słowo nie? przed nami i nie da się fizycznie w sumie właściwie skontemplować tego słowa, przyjąć je w taki sposób. Kościół nas uczy bardzo dużo o tym, żeby robić na przykład lekcje dywina, modlić się słowem i tak dalej, więc po co jest liturgia słowa, która jest czytane, jak tak, jak tak Kościół też nam nie mówi, jak trochę taki um, fragment gazety, nie? Wyszła się w tym porównaniu, mam nadzieję, że to nikogo nie obraża. E, że po prostu linika za liniką e, koniec i okej, okay, następne, teraz psalm i tak dalej. Po co to jest? Hmm. Oj, oj, aj, wiesz, bo znowu zadajesz takie pytanie, które odsłania Ocean. Rzeczy tutaj trzeba by dopowiedzieć. Do to są dobre pytania. Mianowicie, ja zacznę od takiego wstępu. Mało kto z nas miał dostęp do liturgii sprawowanej tak, jak ona być sprawowana powinna. I dlatego też nasze wyobrażenie o roli liturgii i jej funkcji często jest koślawe, no ponieważ nigdy nie widzieliśmy, jak to ma być zrobione oczywiście lekko wyostrzam i może nawet przesadzam, ale mi strasznie, znaczy bardzo pomogło w uczestnictwie w liturgii, czy nauczeniu się uczestnictwa w liturgii obecność najpierw u Greków i uczestniczenie w liturgii prawosławnej, a potem u benedyktynów, którzy celebrują starą liturgię tę tak zwaną przedsoborową. Fongombo, tak? Fongombo. Pomogło mi to bardzo, ponieważ wtedy zrozumiałem, jak to działa. Nie? I o co tu chodzi w tym wszystkim, co my nazywamy liturgią. Mimo już właśnie jedni, znaczy żadna z tych liturgii nie była tym, tą formą rytu rzymskiego, którą, którą zcerbowałem na co dzień. I teraz, jaki jest sens liturgii słowa? Obecnie najczęściej się sprowadza ten te część liturgii do pouczenia. No i jeżeli się sprowadza do pouczenia, to wtedy jest istotne to, żeby słuchać świadomie, no jak najwięcej zapamiętać, jak najwięcej zrozumieć, no a potem zastosować. No, i wtedy y, staramy się tak właśnie przyjąć, na przykład, listy świętego Pawła, a nie gdzie on wychodzi. Na przykład, tam jest fragment i, 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 i słyszymy, y, pierwszy człowiek był ziemski, drugi jest niebieski, tacy jacy są ziemscy, tacy są. Znaczy, tak jaki był ziemski, tacy są ziemscy, a taki jaki jest niebieski, tacy są duchowi. Nie Pierwszy był, y, y, jak to było, ożywiony duchem, a drugi jest duchem ożywiającym. To i mówisz sobie. Ale o co tu chodzi, nie? Znaczy jak ja mam w ogóle do tego się zabrać, nie? I to jeszcze wszystko czyta lektor, lekko dukając, nie? I się okazuje, że to pouczenie jest ponad moim, moją głową, w ogóle nie jest pouczeniem, nie? jakby nie spełnia roli pouczenia. A czym w liturgii dawniej była liturgia słowa? Była przede wszystkim uwielbieniem Boga. Tak, jak cała liturgia. Przede wszystkim uwielbieniem Boga. Nie do tego czytania się śpiewało. Nie dlatego, że ich nie było słychać. Bo gdyby tak było, że to chodziło o brak mikrofonów, to w małych kościołach by nie śpiewano czytań. A tu się okazuje, że nawet jak się spotykało na liturgii sześciu mnichów, to oni sobie śpiewali czytania. Chociaż siedzieli, kurka przy tym ołtarzu, tam nie było śpiewane. Nie chodzi o brak mikrofonów, chodzi o sens. Chodzi o to, że słowem Bożym uwielbiamy Boga samego. I to jest najlepszy sposób uwielbienia Boga. Nie Dlatego kościół się modli psalmami. Nie, najlepiej o Bogu opowiada jego własne słowo. I je śpiewano właśnie po to, żeby podkreślić to, że my uwielbiamy Boga. Nie? Zresztą te melodie nie były takie trudne. Do dzisiaj są ponotowane w lekcjonarzach, nie? Można, można z nich korzystać. Ale nikt tego nie robi, bo każdy myśli, że trzeba, żebyśmy my zrozumieli. Nie, zanim zrozumiemy, to mamy uwielbić Boga. I zresztą co ciekawe, te w dawnej liturgii i tak jest na Wschodzie do dzisiaj, słowo Boże nie było czytane do wiernych. Nie? Tylko w stronę ołtarza. A Ewangelia była czytana na północ, czyli w ogóle na, pod kątem od ołtarza. Czyli naprawdę nie chodziło o to, żeby wierni usłyszeli pouczenie, tylko żeby Bóg został uwielbiony. Jak już mam takie nastawienie na słuchanie liturgii słowa, no to wtedy zaczyna mi to się bardziej układać w całość. Natomiast jeśli chcę zaczepnąć pouczenie, to nie wiem, czy do tego nawiązujesz, mówiąc sam o tym, co wpisaliśmy w książce, ale może w sobie... razie, której Tak, mówisz, tak. No. Właściwie nastawić się na słuchanie jednego zdania, znaczy usłyszenie jednego zdania. Nie, że słucham wszystkiego, ale staram się usłyszeć jedno zdanie albo jedno nawet słowo. To nie jest mój pomysł. To jest pomysł y, Matthew Kellego. Y, to jest taki amerykański świecki y, zaangażowany w kościele w Dynamic Catholics. Z takiej organizacji i on zaproponował takie coś jak Sunday Journal, czyli że prowadzi taki, prowadzi taki dziennik, w którym właśnie notuje sobie słowa usłyszane na mszy. I to może być słowo usłyszane podczas kazania, podczas czytania, podczas kolekty, tam modlitwy, czy w jakiejś odpowiedzi, czasem może być jedno słowo, nie ale chodzi o to, żeby całą mszę przeżyć w takim skupieniu, żeby usłyszeć to jedno słowo, które ma do mnie trafić, nie? które Bóg chce mi powiedzieć. Natomiast, jeśli to się nie udaje, to mówię, to, to w ogóle bez, najbardziej skup się na psalmie, po to, żeby refren dobrze zaśpiewać panu w ogóle. Hmm. A dużo, znaczy ja tak przynajmniej czytam, wspominasz o formie. I podobało mi się szczerze mówiąc osobiście, że jest taki duży rozdział na temat sztuki sakralnej, i chciałbym Cię też o to zapytać, że nie słyszałem nigdy w ogóle o takim umotywowaniu tego, że wszystko musi być organiczne, nasze. Jak w tej modlitwie możesz przytoczyć, jak ona się zła, po Błogosław, Boże. Tak, to jest modlitwa nad drami, nie? To jest modlitwa mhm. nad, drami. Znaczy, nad drami. To jest modlitwa podczas przygotowania darów. Błogosławiony jesteś, panie Boże, wszechświat, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracę ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla życiem. I co to ma wspólnego z tym, że nie można zrobić figury jak ze na przykład? No to ma właśnie to wspólnego, że liturgia dobrze działa wtedy, kiedy nie jest proforma. Nie tylko kiedy jest rzeczywiście sprawowana z taką powagą. To zresztą też jest nie pomysł nawet nie chrześcijański, tylko pomysł filozofów kultury, że liturgia w szczególności, czy w ogóle jakikolwiek kult, nie? wtedy ma sens, kiedy jest sprawowana na poważnie. My wiemy, że pewne rzeczy tam są yy, pewną sztucznością, ale, ale staramy się zminimalizować wszelkie właśnie artefakty na rzecz właśnie tego, co jest naprawdę. Bo inaczej, jeżeli zaczyna być to proforma albo właśnie na niby, no to przestajemy w tym uczestniczyć rzeczywiście, przestajemy po prostu wierzyć. Nie? Wszystko na niby, yy, wszystko, co udaje coś, czym, czym nie jest, to jest jakby dowód naszej niewiary. Nie? Jeżeli na przykład udajemy, że nie wiem, organki typu parapet, kasio, bez bezdynamicznej klawiatury mogą udawać organy prawdziwe, piszczałkowe, no to mówimy, no właśnie, zaczynamy udawać, a nie celebrować. I teraz, w liturgii jest taki zamysł, że ona przemienia świat w takiej cząstce, jaką jest Kościół. I to nie chodzi tylko o duchowe, duchową przemianę, ale też chodzi o taką duchową, fizyczną przemianę. To znaczy, że całe stworzenie ma służyć Panu Bogu nie i oddawać Mu chwałę. I teraz człowiek może oddawać chwałę Panu Bogu świadomie, a stworzenie nieświadomie. Ale człowiek może być kapłanem stworzenia, to znaczy wprzęgnąć stworzenie w oddanie Bogu chwały. I jak to robi? No właśnie przez to, że wykorzystuje rzeczy naturalne do tego, żeby nadać im nowy sens. Przez kulturę je przetwarza, tak, że stają się narzędziami duchowymi. Nie? Bierze na przykład kamień i tworzy z niego figurę. Nie? Przez, czyli to, co stworzone, przetwarza przez kulturę, po to, żeby stało się obrazem rzeczy niestworzonych, niestworzonych czy znaczy tam niewidzialnych. W ten sposób właśnie pigment pozyskiwany z minerałów czy roślin staje się narzędziem do tego, żeby przetworzony przez kulturę stworzyć obraz, czy fresk, czy, czy ikonę, i przez to stać się narzędziem opowiedzenia o, o czymś niewidzialnym szaty, które są wykorzystywane podczas liturgii, jeśli nie są z poliesteru, tylko właśnie z jedwabiu, bawełny, lnu, czy bisioru, czy nie wiem czego jeszcze, czyli naturalnych tkanin, no to wtedy znowu są wykorzystaniem elementu stworzonego, przetworzonym przez kulturę, po to, żeby oddać Bogu chwałę, nie? żeby opowiedzieć coś o świecie niewidzialnym. I tak to powinno być zrobione. Nie? Kiedy jest to steropion, plastik i tam różnego rodzaju imitacje, no to mówimy sobie... Już nie chodzi o to, żeby stać się kapłanem stworzenia, tylko chodzi o to, żeby tak praktycznie rozwiązać problem, żeby coś się świeciło, prawda, yy, tam w kościele albo żeby po prostu wyglądało i sprawiało wrażenie. Nie? I zaczynamy liturgię traktować jako kolejną sferę, w której PR jest ważny, a nie rzeczywistość. A co byś odpowiedział na taki, taki, yy, taki pomysł w ogóle, że, yy, no, że Kościół trochę tak przegina z tymi wszystkimi że jak już jest porządnie, nie? że na przykład jak oglądamy z Watykanu jakieś tam, nie wiem, na przykład za Ratzinger, przepraszam, Belegta 16 XVI jakieś celebracje, no to w ogóle po co tutaj, ten, tutaj taka szata, po co tutaj złoto, że może by tak w duchu jakiegoś właśnie ubóstwa, jakiegoś pokazania, że jesteśmy z ludźmi, że po co się tworzyć z księży jakiś nie wiem książąt, którzy idą tutaj z lasku, tutaj z jakimś złotem. Poza ten kilkich jest złoty, przecież może być jakiś e, w sumie ceramiczny, chyba może być, nie, czy nie może być? Z, z nie może być porywaty i powinien być trwały. No właśnie, no i czemu tak kościół musi mieć to wszystko złota, skromne, a nie skromne? Ja mam taką nadzieję, że to radzi wtedy, kiedy jest e, faryzejskie. Natomiast e, chodziłoby o to, żeby nie było faryzejskie. To, to znaczy, żeby nie było obłudą, czyli pokazuje Panu Bogu wielki kult, wielkie, piękne formy, właśnie złote różne przedmioty, ale tak naprawdę w sercu mam kłębowisko żmij i tam totalny bałagan i tak naprawdę tylko tym zewnętrznym blichtrem próbuję zakryć ten wewnętrzny no, gnój. Mhm to wtedy jest to faryzejskie wtedy jest to rażące, wtedy jest to niewłaściwe. Ale też ten, temu nie pomoże to, że nie będzie złote, tylko ceramiczne. Nie? Bo to dalej jest, 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 nie, jest, jest rozdźwięk między jednym a drugim. I on pozostanie. Nie? Temu pomoże wyłącznie zmiana serca. Nie? Natomiast y, powinno być na bogato i właśnie w taki sposób rytualny z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że Bogu to się należy. Nie? Bogu się należy naprawdę chwała, nie? czyli najlepsze rzeczy, jakie mamy. To Stary Testament jest przepełniony takim nauczaniem, nie? że nie można Bogu ofiarować zwierzęcia, które ma wadę tam genetyczną, nie nazywam tego no genetyczną, nie? ale jakąś tam skazę od urodzenia, nie? Ślepego cielęcia, czy ślepego baranka nie ofiarujesz Bogu, nie? No bo właśnie nie chodzi o to, że przed Panem Bogiem to tak się pozbyć tego, co mi zbywa, tylko żeby oddać Mu najlepsze, nie? I zresztą ja mam takie wrażenie czasem, że właśnie coś się wiesza w kościele, nie jakiś obraz, nie? bo człowiek w domu to by się wstydził, ale w kościele może powiesić, nie? Więc właśnie najgorsze się odda do kościoła. No to, to fatalne jest, bo Bogu mamy oddać to, co najlepsze, nie? To ma być naprawdę wyraz naszej ofiary, nie? Tak jak On oddaje nam samego siebie. Tak my oddajemy jemu samych siebie przez to, co jest naprawdę cenne. Zresztą, tak samo jak wrzucanie 10 groszy na tace, jest po prostu obrazą boską. nie I to nie, naprawdę nie chodzi o to, że my stacy żyjemy, bo pieniądze z tacy idą na utrzymanie kościoła, świątyni, a nie na utrzymanie księdza. Nie? Tego wierni często nie wiedzą, więc to też tak może dlatego dają to 10 groszy. Ale właśnie daję tyle, żeby mnie kosztowało. Nie, bo daje panu Bogu, a nie tam, nie, nie daje mu tego, co zbywa. I drugi powód jest powód dla ludzi. Znaczy, jeżeli rytuał e, ma mieć dla nas znaczenie, no to właśnie nie może być imitacją. To nie może być jakimś takim proformą, nie? Którą, którą robimy, bo nie możemy długo się oszukiwać. A jeżeli my możemy się oszukiwać, to nasze dzieci na pewno nie dadzą się oszukiwać. I dlatego, na przykład, wiesz, wielu ludzi rezygnuje z udziału w liturgii, bo widzi, że to jest po prostu jakiś Jakiś, jakiś w ogóle fałsz, nie? No właśnie jakaś, jakaś tandeta po prostu. Nie? Po co mi iść na słabe przedstawienie, w którym wszyscy udają, że jest okej? Okay, Ksiądz mówi beznadziejne kazanie, organista beznadziejnie śpiewa, ludzie drzemią albo są, nie wiem, robią inne rzeczy, pałętają się ministranci, a w ogóle stoją sztuczne kwiaty i jakieś brzydkie obrazy wiszą nie? w prezbiterium. No to w ogóle po co brać w tym udział? Nie? Jeżeli ci, ci ludzie, którzy biorą w tym udział i mówią, że to jest takie ważne, nie podkreślają tego w żaden sposób, że to jest ważne. Po prostu to widać, że jest tandetne, no, ale oni mówią, że jest ważny. No, kłamią po prostu, nie? Więc to ci, którzy właśnie są. Najczęściej dzieciaki mają taki, taki zmysł, nie? No, że po prostu przestańcie tutaj wciskać mi kit, nie? Gdyby to było ważne, to by to inaczej wyglądało, nie? Poza tym chyba też takie nieporozumienie może polega na tym, że to nie jest potrzebne rzeczywiście Panu Bogu, tylko bardziej nam, żebyśmy o tym nie zapomnieli, co tu się dzieje, nie? Że bo rzeczywiście jak się wchodzi do, jak sobie urządziliśmy mszę świętą, no tak, jak, tak jak opisałeś, no to nam to właśnie powszednieje. Dla nas to jest jakieś byle jakie, dla nas to jest tak. jakieś e, takie... Tak, to ja często o tym, też o tym mówię, nie? Że Pan Bóg nie potrzebuje przepisów liturgicznych, to ja ich potrzebuję żeby nie potraktować Boga z nonszalancją i żeby nie, z, nie spowszedniało mi to, co spowszednić nie powinno. Nie? Wiesz co, chciałem cię jeszcze zapytać o ten punkt kulminacyjny Eucharystii. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, bo właściwie czy dobre jest stwierdzenie, że wszystko, co się dzieje w liturgii, która ciekawostka zaczyna się już w zgonie z tą książką już w drodze do kościoła, tak? Czy jest nie? Na nie? Pewne to pewne uproszczenie, ale zostawmy twoje... tym, którzy tam tekidenty. są, są wnikliwi. Okay. Niech sobie poczytają, tak, tak. Więc czy wszystko to się właśnie, wszystko jest przygotowaniem do, do tego punktu kulminacyjnego, czyli do... No. Czyli właśnie do czego? Gdzie jest ten punkt kulminacyjny, Tomasz? Kutia, bo to jest no, dobre, przy, to jest dobre pytanie. Nie jest no, chyba na katechezie się uczyłem, że przyświęcenie jest punktem kulminacyjnym Eucharystii. No tak, nie, bo, bo, bo ogólne przeświadczenie wśród katechetów, którzy nas uczyli religii, było takie, że celem przyświęcenia jest to, że Pan Jezus zaczął być obecny pod postacią chleba i wina. A wydaje się, że to nie jest dobra wykładnia bo to na pewno jest bardzo istotny moment. Yy, można powiedzieć nawet jeden z kulminacyjnych momentów. Yy, ale. Yy, nie punkt chyba, nie? Ale trudno w ogóle, moim zdaniem, jakby tak odłączyć, yy, wyjąć jakiś element z Mszy Świętej i powiedzieć, o to jest najważniejsze. Nie? To jest trochę tak jak z budową samolotu, yy, że wszystkie elementy są konieczne, nie wszystkie są istotne w samolocie. Mianowicie no, różne śrubki, które, nie wiem, tam nity, które trzymają um, poszycie skrzydła w samolocie. One nie są istotą samolotu, nie? To, to nie jest to, co jest najistotniejsze, ale są konieczne, żeby ten samolot leciał, w szczególności bezpiecznie może tymi istotnymi elementami są skrzydła, ale z drugiej strony jak będzie, będą same skrzydła, też nie powiem, że to jest samolot. Nie? Potrzeba pewnie jeszcze jakiegoś silnika, jakiegoś kadłuba, tam kilku tych elementów. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, o, to jest samolot. I z muszą świętą jest w pewnym sensie podobnie, że jest kilka takich elementów, które są konieczne a wszystkie inne są istotne. Wróć, yy, odwrotnie. Są takie, jest kilka elementów, które są istotne, To określają istotę Eucharystii, a reszta jest konieczna, żeby msza święta była. I teraz, yy, na przykład, kiedy myśli się o przeistoczeniu, nie? samo przeistoczenie, samo, same słowa ustanowienia yy, yy, byłoby nieowocne, gdyby nie było Komunii Świętej. Nie? To działa jedno z drugim. I zresztą, jest tak, że jeżeli ksiądz sprawuje MSZE świętą i nie spożyje najświętszego sakramentu z ofiary, którą właśnie celebrował, to nie jest odprawiona msza, intencja MSZE Nie można powiedzieć, że on przyjął komunię świętą, jeżeli przed komunikował się z tabernakulum. Ale nie odprawił mszy świętej, bo dla odprawienia mszy świętej istotne jest nie tylko ust słowa ustanowienia i sama konsekracja, ale też przyjęcie tego konsekrowanego chleba i wina. nie, Bo to jest ze sobą wzajemnie połączone. Przepraszam za mega głupie pytanie, czyli ksiądz y, musi być, y, skompromituje się, zawsze musi mieć w uświęcające uświęcającej sprawiedliwość o Eucharystię, tak? Tak, tak powinno być. Natomiast jeżeli nie jest coś święcający, to sprawuje Eucharystię ważnie, ale niegodziwie, mhm. nie, 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 nie zachowując odpowiedniej godności tego, co, co sprawuje. Natomiast to nie uszkadza ważności tej Mszy świętej. Um, ale ja chciał, ja chciałem podkreślić coś innego, znaczy, że nie ma sensu robienie przeistoczenia, jeśli się nie przyjmuje Komunii Świętej. Na wschodzie jest tak, że się y, przygotowuje tyle chleba do konsekracji i tyle wina do konsekracji, ile jest osób, które będą go spożywać. Nie? I to się tam na porządku ocenia. Nie? No ile będzie tych, którzy przyjmą Komunię Świętą? Bo tylko tyle potrzeba zakonsekrować Najświętszego Sakramentu. U nas na Zachodzie to ma inną dynamikę, ale sens powinien być ten sam. Nie? Znaczy, celebrujemy Eucharystię dlatego, że chcemy ją spożyć. Nie? Bo to jest dopiero przyjęta ofiara. A... Powiedziałeś coś takiego na początku naszej rozmowy, jeśli dobrze zapamiętałem, że przyjęcie komunii to jest połączenie z niebem. Tak? tak znaczy, że nie tylko przyjmujemy pana Jezusa do swojego co serca, to znaczy? ale że to Bóg nas przyjmuje do swojego serca. Co to znaczy? Bo to jest wiesz, znowu to samo, że nie rozumiem jaka jest geneza tej A co, co znaczy jednej z Bogiem, nie? Co znaczy jednej z Bogiem? Czy znaczy to mm. ona się rozgrywa na kilku poziomach? Po pierwsze i ten najistotniejszy poziom to jest y Jedność to dokonuje się duchowo. My duszy nie czujemy. Nie? żeby było jasne. Nie mamy takiego czegoś, żeby czuć duszę. I dlatego to wszystko, co duchowe, dlatego że tego nie czujemy w sposób fizyczny taki czy inny, mamy taką tendencję do traktowania jako mniej realne, mniej rzeczywiste. Nie? Więc ja musiałem to powiedzieć: to, że nie czujemy, to wcale nie znaczy, że to jest nierzeczywiste. Przeciwnie. Na tym się zasadza rzeczywistość, że właśnie Bóg jest duchem. I w związku z tym to, co w nas duchowe, jest najbliższe rzeczywistości. Mimo, że tego nie odczuwamy. I teraz ta duchowa jedność polega na tym, że Chrystus Pan dał nam możliwość. I to za, za, za głęboko mną ale i tak już, jak już poszedłem, to pójdę. Odkupił, tak, odkupił nas, czyli to znaczy, że, że mimo tego, że jesteśmy grzesznikami, możemy być w jedności z Bogiem. Możemy być przez Niego przyjęci, możemy być przez Niego obdarowani właśnie w tej perspektywie w tym, na tym, na tym, w tym porządku duchowym jesteśmy przez Niego przyjęci do jedności, tak jak Duch jest w jedności z drugim Duchem, nie? To sobie dopowiedz, jak to jest, bo to nie chodzi o fizyczne przybliżenie, tylko chodzi o zgodność uczuć, zgodność działań, zgodność intencji. Jesteśmy znowu przyjęci do tego, żeby być w pełnej takiej harmonii z Bogiem. Natomiast drugi poziom takiej jedności z Bogiem musi ogarnąć to, co w nas jest fizyczne. Dlatego, kiedy Jezus się żegna z uczniami przez ostatniej wieczerzy to w 15 rozdziale Ewangelii Jana mówi, że trwanie w Nim nie polega na medytacji, na kontemplacji, na nie wiem tam czym jeszcze, w jakichś duchowych różnych rzeczach, tylko polega na spełnianiu Jego przykazania. A Jego przykazanie to jest to, żebyśmy się wzajemnie miłowali, kochali, tak jak On nas pokochał. Nie, czyli jedność z Bogiem dokonuje się w perspektywie duchowej, tam się dokonuje rzeczywiście i ma odzwierciedlenie w perspektywie fizycznej, w moim działaniu. Jeżeli jestem w jedności z Bogiem, to zaczynam podejmować działanie, które jest na wzór Boga. Nie, ja czyli kocham innych ludzi tak jak, samego, jak, jak on nas ukochał, a nie tylko jak samego siebie. I komunia święta, która daje mi z jednej strony tę rzeczywistą jedność z Bogiem na poziomie duchowym, jednocześnie przynosi owoce na poziomie fizycznym. To znaczy, przemienia mój sposób działania. Nie, mój sposób funkcjonowania w świecie. Zaczynam, być, zaczynam działać bardziej jak Pan Jezus. Wydaje mi się, że dobrze, że przez całą tę rozmowę, pewnie świadomie, robiłeś takie cały czas, takie, właśnie jak w tej opowieści, opowieści z Narni z tym lwem, którą muszę przeczytać, przepraszam wszystkich urażonych fanów Luisach, <sum> że zostawiałeś takie nieoswojenie tego Boga. Bo właśnie takie to, co ja często tak pytam i nie wiem, czy tak, mam nadzieję, że nie zrozumiałeś tej intencji w ten sposób, że, że ja chciałem od ciebie takiej definicji, takiej krótko, że ja sobie tak przytulił tego Boga, już zrozumiał, już wszystko miał, nie? Że to chyba dobrze właśnie, żebyśmy e, pamiętali o tym, że to jest Bóg, a nie... Nie da się inaczej. No. Po prostu się nie da inaczej. Każde inne wyobrażenie Boga, w tym naprawdę zamykamy go do własnych oczekiwań, czy tam wyobrażeń, czy myśli, jest uszkodzeniem tego, kim Bóg jest. Nie? My musimy zawsze pamiętać, że On jest przed nami, On jest większy, On jest po prostu zupełnie jeszcze inny. Nie? To, to, co poznajemy o Nim, to w ogóle ładnie powiedział Jan od krzyża, nie? że to, co poznałeś Boga Boga wróć, to, co poznałeś z Boga dotychczas, już Bogiem nie jest. Znaczy, że to jest cały czas za mało, nie? On cały czas jest wiesz, więcej. Nie? Amen. Serdecznie Ci dzięki za tę rozmowę. Bardzo wam polecam tę książkę Liturgia. Krok po kroku. Zdajnictwa w, w drodze. Tymczasem bardzo ci dziękuję za twój czas i że w ogóle tutaj nas z Olą ugościłeś i niezmiennie życzę ci woli Pana Boga w twoim życiu. Wszystkiego dobrego. Wam również tego życzę. Trzymajcie się. Cześć. Bardzo ci dziękuję. Natomiast jeszcze powiem na słowo... Okay. Y <noise> jak tak, tak słucham takich podziękowań wiesz, za czas i tak dalej. Poza tym, że mi się zawsze to kojarzy z podziękowaniami biskupom, którym się dziękuję za obecność. Nie, nie? wstałbym by. <noise> no, ale nie, to mi się przypomina taka historia, którą bardzo lubię, jak spotkałem taki przywilej rozmowy z zacnym mnichem na Świętej Górze Atos. I on tak właśnie długo ze mną rozmawiał, różne rzeczy mi opowiadał i tak dalej w języku angielskim, że jeszcze kogoś rozumiałem na tej górze. I ja mu mówię, że bardzo dziękuję, ojcze, w ogóle, że to w ogóle, no tam rewelacja. Ja mówię, no, że tam się rozpływałem w tych podziękowaniach. Ona na to mówi: Cała przyjemność po mojej stronie. No, <laughs> Cała przyjemność po mojej stronie. Okej, okay. no to tym razem już na pewno cześć. E, bardzo Wam dziękuję. Miejcie się jak najlepiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. To jest brat Piotr Kurkiewicz, kapucyn, założyciel Szkoły Marii. Mieszka w tej chwili w Ukrainie i właśnie zaczął przyjmować w swoim ośrodku uchodźców. Znam tę osobę, wiem, że w swojej służbie od lat ma przed oczami tylko drugiego człowieka. Jeśli chcecie wesprzeć jego działanie, to możecie to zrobić klikając w link w opisie pod filmem z jego prośbą. I tam także w opisie znajdziecie wszelkie szczegóły. Jeśli możecie to pomóżcie i modlitwą, bo to ważniejsze i pieniążkiem, bo to też ważne.